Panie ministrze, we wrześniu jest jeszcze ruch kadrowy. Arkusze organizacyjne składa się na pewno w maju, składa się również w terminie późniejszym, kiedy dyrektor szkoły już ma pewność, jaki jest przewidywalny stan zatrudnienia nauczycieli w szkole. To po pierwsze. Po drugie, proszę powiedzieć, czy intencją ustawodawcy było dokonanie tej czynności wręczenia tych bonów, zakupu laptopów i tak dalej raz czy każdego roku, bo oczywiście będzie też taka sytuacja, że inni nauczyciele zakończą swoje zatrudnienie w szkole, przyjdą nowi, którzy już prawdopodobnie ze względu na tą jednorazowość będą pozbawieni tej możliwości. To nie wynika z ustawy, że każdego września, każdego roku. To będzie działanie jednorazowe. Na razie jesteśmy, na razie mamy zaplanowane działanie jednorazowe dla nauczycieli. Przed wyborami. Zakładamy, że obejmiemy tak naprawdę tym wsparciem praktycznie wszystkich nauczycieli. Jeżeli będziemy kolejne interwencje projektować, no to po prostu w kolejnych latach będziemy je uzupełniać.